Dobrze, przełączmy źródło. Czy teraz jest lepiej? Jeżeli nie, to będziemy musieli zacząć od nowa. Teraz jest OK. Bardzo dziękuję Moniko, bardzo dziękuję Claudio. Powolutku i troszeczkę nas przybywa. Może zacznijmy od tego, kto z Was obecnie pracuje w trybie home office, a kto po prostu wpadł do nas dzisiaj z ciekawości. Zostawcie tam parę komentarzy, ja będę się przyglądał w tak zwanym międzyczasie. Oczywiście w rozmowie, podczas naszej rozmowy, chciałbym, żeby to właśnie była rozmowa. Żeby to nie wyglądało tak, że przez najbliższą godzinę, a nawet 90 minut, to ja tutaj będę do Was mówił i opowiadał o moich doświadczeniach i dobrych praktykach, ale chciałbym również, żebyście Wy podzielili się ze mną swoim zdaniem i swoimi opiniami, doświadczeniami również, więc ja w miarę możliwości będę tutaj zerkał na nasze prawe okno. Widzę, że sporo osób na home office, a niektórzy na zmianę. A całkowicie praca w trybie home office. To trudne wyzwanie. Słuchajcie, dlaczego siedzę tutaj i dlaczego myślę, że mogę z Wami na ten temat porozmawiać? Miałem okazję w swojej karierze zawodowej pracować w wielu różnych miejscach, w których ten tryb home office był wręcz wymagany. Pracując w branży szkoleniowej wiele lat temu, zdarzyło mi się nawet przez ponad pół roku pracować zdalnie dla pewnej firmy w Poznaniu. Także doskonale już wiele lat temu poznałem te wszystkie problemy i wyzwania, które stawia taka sytuacja przed nami, i znalazłem też kilka własnych rozwiązań. Oczywiście na przestrzeni lat ten home office pojawiał się w moim życiu bardzo często. Później również w trybie szkoleniowym, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie flipcharta. A teraz, jak widzicie, w obecnej sytuacji jest to rzecz, która chyba dotyka nas wszystkich, a na pewno większość osób, z którymi my pracujemy, no i większość z nas. Dlatego jest to tak istotne, abyśmy się troszeczkę lepiej przyjrzeli temu trybowi pracy. Jak wspomniałem, wrzucajcie tam informacje na temat tego, co Was najbardziej gryzie i najbardziej boli. Ja mam przygotowany pewien harmonogram na nasze dzisiejsze spotkanie. No ale oczywiście jest to formuła dynamiczna. Jeżeli nagle się okaże, że tu na magicznym ekranie wywiąże się nam jakaś bardzo interesująca dyskusja, no to pociągniemy za sznureczek, napędzimy ten motor i będziemy jechać z tym tematem. Pracuję zdalnie, nauczycielka przedszkola. Grube wyzwanie. Bardzo grube wyzwanie. Nie miałem przyjemności nigdy pracować jako nauczyciel, ale myślę, że sporo praktyk, które tutaj dzisiaj sobie omówimy, pozwolą ci usystematyzować tę pracę, która dzieje się w tle. Nie bezpośrednio z uczniami, ale to wszystko, co potem musisz sama zrobić w związku z planowaniem edukacji dla nich i rozliczaniem tego, czy dobrze piszą, dobrze spełniają swoje zadania. Trochę inna relacja niż ta, o której mówimy zazwyczaj w naszych relacjach biznesowych, gdzie skupiamy się na partnerach, na dostawcach, na komunikacji z klientem, ale również bardzo miło mi Ciebie dzisiaj witać w naszym gronie. Mam nadzieję, że sporo dla siebie z tego naszego dzisiejszego spotkania wyciągniesz. Dobrze, słuchajcie, od czego zaczniemy? Co jest pierwszą i najważniejszą rzeczą, która się zmienia w trybie home office? No samo home. Tak naprawdę office zamienia się w home. Do tej pory pracowaliśmy w dużym gronie, w zespole, pilnowaliśmy terminów, przyjeżdżaliśmy na ósmą. Żeby skomunikować się ze znajomymi, wystarczyło krzyknąć dwa pokoje dalej, ewentualnie przejść się kawałkiem korytarza. Wychodziliśmy o 16, cały czas byliśmy pilnowani czujnym okiem szefa czy bezpośredniego przełożonego. Była to praca na pełną parę. Nie. Home office powoduje, że bardzo wiele z tych rzeczy znika. I tak naprawdę zostajemy sami ze swoją skutecznością, efektywnością, używajmy tych słów zamiennie, ze swoim harmonogramem dnia, z tym, jak w stanie jesteśmy siebie zmobilizować. No i z całą otoczką, którą mamy wokół siebie. Dlatego moim zdaniem najważniejsze i pierwsze, co należy zrobić w sytuacji, gdy wchodzicie w home office, to zadbać o swoje stanowisko pracy. Jasne, że jesteśmy w domu. Jasne, że tam jest kuchnia, tam żona czy małżonek się krząta, proponuje nam kawę, tu dzieciak rzuca w nas grzechotką, dzieje się sporo. Ale spróbujmy, i to moja pierwsza dobra rada, zbudować swoje stanowisko pracy. Jest na to kilka dobrych praktyk. Informacje, które dzisiaj Wam będę przedstawiał, dostaniecie oczywiście również, i powtórzę to, na koniec naszego spotkania w PDF-ie. Także jeżeli macie ochotę, notujcie. Jeżeli nie, to też dobrze, bo szczerze bardziej zachęcam do tego, żebyśmy aktywnie uczestniczyli w rozmowie ze sobą, a to wszystko i tak do Was prędzej czy później trafi. Słuchajcie, w budowaniu swojego stanowiska pracy pierwszą i najważniejszą rzeczą jest przestrzeń. W biurze mieliście swoje biuro, swoje biurko, krzesło, wszystkie niezbędne narzędzia. W domu musicie wykroić jakiś kawałek przestrzeni dla siebie, który będzie spełniał dokładnie tę samą funkcję.
Jeżeli ktoś ma wielką chatę, świetnie, doskonałe ułatwienie. Jeżeli ktoś ma małe mieszkanie, tak jak ja, jest to duży problem. Wszyscy bliscy krzątają się wokół, cały czas ktoś będzie nam przeszkadzał. Ale mimo wszystko spróbujmy wydzielić dla siebie strefę. Jeżeli masz możliwość, przenieś się do pokoju, do którego nikt nie będzie miał tak od razu dostępu, poprosi wszystkich o to, żeby zapukali, zanim do ciebie przyjdą. Niech to będzie miejsce, które jest oddalone od kanałów komunikacji w mieszkaniu, nie jakiś pokój przechodny, nie blisko łazienki czy kuchni, bo to no, zwykła przeszkadzajka, też nie blisko głównego wejścia. Ale w innych warunkach, jeżeli się nie da, postarajcie się po prostu wydzielić dla siebie jakieś biurko w kącie pokoju, tak żeby było możliwie cicho, spokojnie, możliwie prywatnie, żebyście mogli się skupić na pracy. A czy u was taka przestrzeń jest w ogóle możliwa? Kto z was ma możliwość, żeby wygenerować dla siebie te kilka metrów kwadratowych, w których nikt nie będzie wam przeszkadzał? Klaudia ma to szczęście, super. Zachęcam, żeby w ślad za Klaudią też kilka osób odpisywały, komunikowały się z nami. Zaczynamy bardzo powolutku i spokojnie od łagodnych, prostych rzeczy, ale to też ważne. To też ważne, o ile nie najważniejsze, jak pokażą kolejne minuty naszej rozmowy. Jeżeli już macie to szczęście, tak jak również Kasia, tak jak Tomasz, jak Monika, jeżeli macie to szczęście, no to połowa drogi za wami w przygotowaniu stanowiska pracy. Co jest ważne, numer dwa, może najtrudniejsze, taka umowa z naszymi bliskimi. Jeżeli pozostała część rodziny, czy nasi bliscy też zostają w domu, no to kurczę, muszą mieć świadomość tego, że my jesteśmy jednak w pracy, tak? Więc umawiamy się, że od 8 do 16 ja pracuję, proszę mi wtedy w miarę możliwości nie przeszkadzać, proszę zapukać, umówmy się tak, że jeżeli ja będę miał przerwę, przepraszam, jeszcze męczy mnie trochę wirus, ale nie ten złośliwy, jeżeli ja będę miał przerwę, to wtedy wrócę do was i porozmawiamy o tym, co ode mnie chcieliście. Jeżeli żona, małżonka, narzeczona zaprasza mnie na kawę, powiem super kotku, ale zróbmy to o 11, bo teraz jestem zajęty, tak? Jeżeli robimy przerwę na obiad, albo ktoś będzie mnie wręcz zachęcał do gotowania, no obiad z chęcią zjem, ale wybacz, nie poświęcę godziny czasu pracy na gotowanie teraz. Jeżeli mam problem z tym gotowaniem, zrobię to po pracy. Przygotujemy sobie posiłki na następny dzień. Ja teraz jestem w pracy. Pamiętajmy, że to home tak naprawdę bardzo wiele zmienia, ale to wciąż jest praca. My wciąż chcemy realizować te same zadania, wciąż chcemy spędzać w niej tyle konkretnego czasu, od 8 do 16, w zależności od waszych godzin pracy, a potem już chcemy się zająć normalnym życiem. To jest najlepszy chyba trening work and life balance, tak jak wspomniałem w zajawce tego webinara tydzień temu. Więc dbamy o własną przestrzeń, odpowiednio ją gospodarujemy, dbamy o umowy z bliskimi, prosimy, staramy się, to troszeczkę potrwa i wymaga od nas cierpliwości, ale staramy się wypracować taki układ w domu, że wybaczcie, ale teraz jestem w pracy. Mam przerwy dla was, po pracy też się wami zajmę. I punkt trzeci w budowaniu swojego stanowiska pracy, równie istotny, postarajcie się zrobić kopię tego, co mieliście w biurze. Szczególnie narzędziowo i o tych narzędziach też będziemy mówić za chwilkę przy zarządzaniu sobą w czasie, przy komunikacji. Ale jeżeli w pracy korzystaliście z laptopa, dołączonego monitora, zróbcie to samo w domu. Jeżeli macie swój ulubiony kubek, gwizdnijcie go z biura przed home office, żeby pić z niego w pracy kawę. Jeżeli potrzebujecie drukarki, upewnijcie się, że w domu ta drukarka będzie, jeżeli ona jest wam niezbędna do waszych zadań. Unikajcie sytuacji, w których zwykłe, rutynowe, codzienne, biurowe czynności w zetknięciu z home office zaczną generować problem, bo zwyczajnie braknie wam narzędzi. Okay? Jeżeli macie jakieś zadanie przed sobą, brak narzędzi nie może być przeszkodą. Także robimy kopię tego, co mamy u siebie w biurze. Dobrze, stanowisko pracy to myślę rzecz jasna, czyli budujemy przestrzeń w domu, robimy umowę z rodziną i robimy kopię tego, co mamy u siebie w biurze, dbając o to, aby wszystkie narzędzia były na miejscu. Zarówno chodzi o software, o hardware, o wszystkie nasze umilacze czasu, wszystko, co będzie niezbędne w pracy. Czy przy stanowisku mamy jakieś pytania? Czy może wam udało się takie stanowiska u siebie wypracować, wygenerować? Może spotkaliście się z jakimiś trudnościami przy tym? Jak reaguje wasza rodzina? Macie tabelę, macie czat, z chęcią przeczytam tutaj zaraz. Dzieci mnie wkurzają, wchodzą mi na głowę, nie mogę pracować. Nie jestem psychologiem, ale może coś na to poradzimy. Także podzielcie się z nami, podzielcie się z innymi uczestnikami dzisiejszego spotkania, jak to u was wygląda, jak to stanowisko pracy
wygląda na waszym home office. Pamiętajcie, że najwięcej uczymy się tak naprawdę od siebie, więc ta wymiana informacji wzajemna nam wszystkim najwięcej da. Dobrze, stanowisko pracy już mamy. Jak będziemy zarządzać sobą w czasie? Co będzie się zmieniać, jeżeli chodzi o naszą codzienną pracę w biurze, a naszą pracę w domu? Jak sądzicie? Z czym macie największe trudności? Co takiego powoduje, że nie jesteście w stanie zrealizować swoich zadań, że jesteście mniej efektywni? O, widzę, że Klaudia ma idealną sytuację. Wrócę do tego pytania wcześniej. Klaudii wszyscy wiedzą, że Klaudia pracuje i nie ma opcji, żeby jej przeszkadzano. Jest na to środek Pawulon, podobno działa, ale mam nadzieję, że ty go nie stosujesz. U mnie też na szczęście wszyscy wiedzą, że jak pracuję, to proszę, żeby mi nie przeszkadzać. Robert napisał o pokojach. Świetnie, że masz swoją przestrzeń. O, no, remont sąsiadów. Słuchajcie, dobrze, przed zarządzaniem sobą w czasie dokończę. Remont sąsiadów to jest rzecz, której nie unikniecie. Nawet krąży gdzieś mem po sieci od kilku dni, gdzie ludzie przebrani w strojach do walki z pandemią stoją, patrząc w dal, popatrz ile trupów, tak, ale jakie mają mieszkania pięknie wyremontowane. Nie dziwcie się. Ludzie siedzą w domach, ludzie zajmują się swoimi sprawami, nadrabiają zaległości. Nie wszyscy pracują w trybie home office tak jak wy. Ale jeżeli sąsiad jest naprawdę wkurzający, no to co za problem podejść, zapukać do sąsiada, powiedzieć, przepraszam panie Mietku, Gienku, Krzysiu, podzielmy się jakoś czasem, dobra, bo ja do 13 muszę wykonać kilka ważnych telefonów, a potem to już może pan tym udarem jechać, ile pan chce, bo będę tylko maile wysyłał. Możemy się tak umówić? Myślę, że nie będzie problemów. Myślę, że sąsiedzi też zrozumieją. No w końcu to sąsiedzi. Okej, słuchajcie. Dla mnie najważniejsze i pierwsze w zarządzaniu sobą w czasie. Pamiętajcie, że my tutaj mówimy o relacji home office do zwykłej pracy biurowej. Nie będziemy się zagłębiać w każdy z tych tematów, tak jakbyście byli na szkoleniu poświęconym zarządzaniu czasem czy zarządzaniu swoją pracą w czasie. Będziemy mówić o różnicach i będziemy mówić o dobrych praktykach. Dla mnie najważniejszy jest rytuał dnia. Po prostu. Dokładny rytuał dnia, taki jaki obowiązywał w pracy. To mi bardzo pomaga i ten rytuał dnia, on zaczyna się już o 5 rano. Ja nie przychodzę do pracy w dowolnych, luźnych godzinach, prawda, w normalnym trybie. Zatem w trybie home office też nie powinienem tego jakoś strasznie rozciągać. Jasne, że fajnie siedzi się w szlafroku przed laptopem, do godziny 11 nikt mnie przecież nie widzi. Napiszę kilka fajnych maili, nawet wykonam kilka telefonów, będzie fajnie. Prysznic wezmę gdzieś później, tam przy pierwszej kawce, no przecież chcę się dobrze wyspać. Tylko popatrzcie, to owocuje później tym, że nasza efektywność jest bardzo słaba. Realizacja zadań również. Pozwalamy sobie na wszelkiego rodzaju przeszkadzajki. I potem nie kończymy o 16, tylko kończymy znacznie, znacznie później. Ewentualnie zostajemy z jakimiś zadaniami, które próbujemy nadrobić następnego dnia wcześnie rano. Unikajmy, starajmy się przenieść ten rytuał dnia, który mamy normalnie w codziennej pracy biurowej na zasady home office. Jak wstawałaś 5.30, wstawaj dalej o 5.30, zdążysz zrobić fryzurę, pomalować pazury, usiąść spokojnie przed laptopem i zająć się pracą. Poza tym komfort psychiczny i fizyczny, który będziecie mieli przy przeniesieniu tego rytuału, jest lepszy od szlafroka i kubka z kakao. Rutyna biurowa. I tu ponownie jest to pewnego rodzaju rytuał. Jeżeli wykonywaliście zadania w pewnej kolejności w pracy, spróbujcie tę samą kolejność przenieść na warunki home office. Włącznie z przerwami, włącznie z kawą o 10, włącznie z papierosem z koleżanką 11.30. Przenieście swoje zachowania. Jeżeli palicie w domu, ja wiem, że mówię może o temacie niefajnym, kto chce kurzyć w domu. Robert, jak palisz w domu, a wiem, że Robert nas ogląda, wychodź na zewnątrz, tak jak wychodzisz w biurze. Przenieś te wszystkie rytuały, one pozwolą ci lepiej ogarnąć swój czas. Nie zwariujesz się, siedząc 8 godzin cały czas przed laptopem, jednocześnie zachowasz tę, nazwijmy to, higienę pracy. Okay? I co dla mnie jest jeszcze najważniejsze w tym takim początkowym planowaniu i zarządzaniu pracy i działań? Zebrania. Zebrania, które są niezbędne i bez nich ani rusz. I o ile wcześniej, we wcześniejszych latach w pracy home office nie musiałem tak naprawdę ich używać, o tyle teraz w Inecie, gdzie wszyscy praktycznie pracujemy zdalnie poza jednodniowymi dyżurami w tygodniu,
Grzegorz zorganizował dla nas zebrania, które w praktyce sprawdzają się wyśmienicie. To są krótkie 20-minutówki, podczas których każdy z nas ma okazję opowiedzieć o tym, co działo się poprzedniego dnia, co zrealizował w poprzednim dniu, co planuje na dzień obecny. I przy okazji możemy skomunikować się ze sobą, poznać wzajemne zadania, zobaczyć naszą zajętość, kto nad czym pracuje, kto z kim powinien na chwilę połączyć siły, żeby zrealizować jakiś cel. Także to będzie podstawa do tego, żeby później skutecznie i efektywnie swoje działania planować. Okay? Czyli pamiętajcie o rytuale dnia, jak już mamy stanowisko pracy. Pamiętajcie, żeby ten dzień wyglądał tak mniej więcej, możliwie w 100%, jak wyglądał podczas normalnej pracy w biurze. Pamiętajcie proszę o tym, żeby rytuał waszej pracy dzienny, czyli to, co się działo w ciągu 8 godzin, spróbować przenieść na warunki home office. To się będzie potem troszeczkę różnić, bo czas może nie jest z gumy, ale praca czasem jest jak plastelina i zależy od środowiska, w którym pracujemy. Więc sporo rzeczy może się zmienić, ale przenosząc ten rytuał będziecie mieć podstawę, na której możecie solidnie i spokojnie pracować. I zacznijcie, zanim przejdziemy do planowania zadań, zacznijcie od tego, że będziecie regularnie w swoim zespole organizować krótkie, codzienne zebrania. Kto ma zebrania u siebie? My już wiemy, że w naszym zespole... Najważniejsza zasada, aby ubrać się tak, jak wychodzi się do normalnej pracy, aby czuć się dobrze i komfortowo, a nie po domowemu. Praca to praca. Dzięki, Barbaro. Robert napisał, że Robert wyskakuje na balkon. No, w pracy nie mamy balkonu, to mogłeś się troszeczkę tym wykpić. A Klaudia na szczęście nigdy w domu nie pracuje w dresie. No to świetnie. No to doskonale. Bardzo Wam dziękuję za informację. Pamiętajcie, że możecie jeszcze w trybie zadawania pytań zadawać pytania, które mogą być podstawą do dłuższej dyskusji. Pytania, na które może tutaj nie padną odpowiedzi podczas naszego spotkania, ale na które ja z chęcią odpowiem potem w mailach, w których będę Wam wysyłał PDF-a z wszystkimi tymi informacjami. A Tomasz na stałe jest w łączności z całym zespołem. I to bardzo dobrze. Będziemy za chwilkę rozmawiać o komunikacji, o tej komunikacji zarówno z Waszym zespołem, jak i z Waszymi potencjalnymi klientami i w jaki sposób ta komunikacja się zmienia w relacji do normalnej pracy, a pracy w trybie zdalnym. Do tego, Tomku, na pewno jeszcze wrócimy i wtedy też podpytam Ciebie z miłą chęcią, z czego korzystasz, jak ta komunikacja u Ciebie wygląda. A teraz przejdę krok dalej. Przejdę krok dalej i przejdę do planowania zadań. Jak już wspomniałem, czas nie jest z gumy, chociaż praca czasem z plasteliny tak. Home office to znowu kolejna trudność, jeżeli chodzi o planowanie zadań. Zdaję sobie sprawę z tego, że relacje z bliskimi i dodatkowe takie normalne życiowe czynności mogą troszeczkę gdzieś tam to planowanie nam zakłócić i te realizacje szczególnie. No ale jeżeli będziemy wprowadzać jakieś zasady i to, o czym mówiliśmy wcześniej, i jeżeli będziemy się trzymać tego, że okej, reagujemy w krytycznych sytuacjach, a w pozostałych po prostu pracujemy, to myślę, że to planowanie będzie skuteczne. Planowane przede wszystkim realizacja. Jako pierwszą rzecz polecam priorytetyzację. To jest takie dziwne słowo, którego czasem wujek Google nie wyszukuje. Chodzi o to, żeby nadawać zadaniom priorytet. Chodzi o to, żebyśmy określili teraz, gdy mamy czas na home office, i to szczególnie fajna rada dla przedsiębiorców, dla tych, którzy prowadzą biznes, ale również dla pracowników jak najbardziej. Określcie te zadania, które są kluczowe dla waszej pracy. Określcie te zadania, które są kluczowe dla waszego biznesu, które są filarem biznesu. Na przykład, jeżeli nie podpiszę 30 umów w tygodniu, to jestem w plecy. Jeżeli pozwolę sobie na zbyt duże zaległości finansowe ze strony moich klientów względem mnie, to jestem w plecy. Ze statystyk moich działań wychodzi, że muszę odbyć 6 spotkań w tygodniu, żeby wykonać jakiś konkretny obrót, żeby tam klienci powpadali mi do moich lejków sprzedażowych. No to kontynuuję to, jeżeli nie, no to znowu będę w plecy. Jeżeli będziecie w stanie określić takie zadania, które są najważniejsze, to wtedy łatwo można wpisać je w harmonogram i upewnić się, że zgodnie z tym harmonogramem to właśnie one będą w pierwszej kolejności każdego dnia realizowane. Może codziennie, może co 2 dni, może właśnie każdego dnia 15 minut, to już zależy od waszego trybu pracy i rozpisania tych zadań w czasie. Tak? Natomiast ważne, żeby mieć określone takie priorytety. Dodatkowo, jeżeli już stwierdzamy, które zadanie, ja tak zerkam czasem w prawo, to nie, że pokazuję lewy profil z niewyspanym okiem, po prostu patrzę na tablicę z komentarzami. Jeżeli już określimy,
które zadania są dla nas tymi najważniejszymi, upewnijmy się, że nie zapchamy sobie całego dnia tymi właśnie priorytetami. Lubię stosować taką zasadę jeden na jeden, tak? Czyli jedno bardzo ważne zadanie na jeden dzień. Ważne zadania zazwyczaj zajmują dużo czasu, wymagają wysiłku, wymagają zasobów, wymagają często pracy w zespole i dobrej komunikacji. Są po prostu skomplikowane, dlatego są ważne też między innymi. Jeżeli będziemy mieć więcej niż jedno takie zadanie w ciągu dnia, może się okazać, że już w tym dniu nie mamy przestrzeni na sytuacje awaryjne lub po prostu na zadania inne, które wpadną ad hoc. Tak? Także polecam jedno ważne zadanie na jeden dzień. Zastanówcie się w międzyczasie, gdy będziemy dalej rozmawiać, jak wygląda wasz dzień, jak wygląda wasza praca i wasze zadania. Czy jesteście przeładowani, czy to generuje stres, czy macie 5 strasznie ogromnie ważnych rzeczy każdego dnia, które musicie wykonać? Czy może jesteście w stanie właśnie kompresować to do jednego ważnego zadania i pozostałych, które wypełniają nam dzień i również generują przychód, generują ciągłość, generują istnienie biznesu, owszem, ale są jakby dodatkiem do tego jednego najważniejszego zadania dnia. A zadania bieżące, nigdy nie brakuje, tak? Jest to jakaś suma czasu, którą musimy poświęcić w ciągu dnia, no i musimy je realizować. Bez tych małych nie zrobimy 20%, chociaż te duże zapewnią nam 80%. Pamiętajcie tylko, że w pierwszej kolejności wykonujemy priorytety, jeden na jeden, potem zajmujemy się zadaniami bieżącymi. Pamiętajcie też o liście rezerwowej w planowaniu swojego dnia. No, nie wiem, czy wam się zdarza coś takiego, czy może tak naprawdę to wam życzę, żebyście byli tak efektywni, abyście mieli kiedykolwiek okazję z tej listy rezerwowej skorzystać. Czyli jeżeli już wykonamy te najważniejsze zadania, jeżeli wykonamy wszystkie zadania, które mieliśmy zaplanowane na dany dzień, to okaże się, że kurczę, jest 14, jeszcze przez 2 godziny powinienem pracować, to wtedy sięgamy po tę listę rezerwową. Listę zadań, które zaplanowaliśmy sobie na przykład za 2-3 tygodnie. To są zadania często związane z analizą rynku, analizą projektu, przygotowaniem bazy mailingowej, mocno projektowe zadania. To jest czas właśnie na to, żeby sięgnąć po listę rezerwową. Pamiętajcie, że kończycie o 14, jesteście w domu, teoretycznie moglibyście zakończyć już dzisiaj pracę, nikt wam nie patrzy na ręce bezpośrednio. To, co miało być zrealizowane, jest zrealizowane, ale może warto jednak te 2 godziny do 16 poświęcić, zainwestować właśnie w tę listę rezerwową. Ja taką listę posiadam, ale przyznam, że zazwyczaj zostaje mi jeszcze więcej zadań do zrobienia na koniec dnia i muszę przeciągnąć troszeczkę swój dzień pracy. Tak, szef bez butów chodzi, opowiadam o home office, a tak naprawdę sam też często mam z nim problemy. Natomiast posiadam taką listę rezerwową i mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie się tą listą z wami podzielić i powiedzieć: słuchajcie, dzisiaj sukces, osiągnąłem to, co chciałem, zastosowałem wszystko to, o czym rozmawialiśmy i to jest właśnie to. A sytuacja z home office może się jeszcze przedłużyć o wiele tygodni i wiele miesięcy, więc myślę, że będzie okazja. Słuchajcie, co jest jeszcze istotnego w planowaniu naszych zadań? No, narzędzia, bez których ani rusz, prawda? Każdy z was korzysta z jakichś narzędzi, możecie śmiało pisać, wrzucać, z czego wy korzystacie? Ktoś korzysta z CRM-a, ktoś korzysta z karteczek sticky notes, ktoś ma tablicę powieszoną na ścianie, ktoś ma przypominajki w telefonie, ktoś korzysta z kalendarza Google na przykład. Form jest wiele. Ważne, żebyście z tych narzędzi korzystali. Będziemy później wspominać o raportach, które gdzieś wysyłamy na koniec dnia. O tej komunikacji na koniec dnia, gdzie dzielimy się tym, podczas naszych zebrań, gdzie dzielimy się tym, co udało się nam wykonać, prawda? Te narzędzia nas wspierają i te narzędzia pozwolą nam później, o czym też będziemy mówić, pracować nad naszą efektywnością. Także korzystamy z narzędzi do zarządzania swoim czasem, do planowania swoich zadań, pilnujemy w planowaniu zadań priorytetów, pilnujemy zasady jeden na jeden. Jeżeli chcecie, sprawdźcie, przetestujcie ją w boju, gwarantuję wam, że się sprawdza. Dbamy o pozostałe zadania również, nie zostawiamy ich z tyłu, a jeżeli zostaje nam trochę czasu w ciągu dnia, bo jesteśmy turbo efektywni, a czasem tak się zdarza, że ktoś na home office odnajduje w sobie nowy talent i nowe możliwości, to jeżeli zostało nam trochę czasu, łapiemy sobie listę rezerwową. Jak nie macie takiej listy, siądźcie spokojnie przy kawie i zastanówcie się, co fajnego mógłbym zrobić w mojej pracy albo dla mojego biznesu, tylko nie mam na to teraz czasu. Zapiszcie to na kartce, włóżcie do szuflady,
jak skończycie kiedyś robotę o 14, wyciągnijcie tę magiczną kartkę i popracujcie nad tym. O, a ja mówię i mówię i mówię. Może podpytam was, co u was w tych obszarach? Spytałem o narzędzia, ale widzę, że tutaj żadne narzędzia się nie pojawiły. Kto korzysta z CRM, a ręka do góry? Może być kciuk w górze, może być ikonka dowolna. Dajcie znać, jeżeli korzystacie z CRM-a. Dajcie znać, jeżeli korzystacie może z innych narzędzi, których ja tutaj nie wymieniłem. Dajcie znać, jeżeli macie problem z planowaniem swoich zadań. Jeżeli macie problem na przykład w komunikacji w zespole i okazuje się, że 9:10, a wy tak naprawdę nie wiecie, co macie zrobić. Dajcie znać, korzystacie też z tego trybu zadawania pytań, tak jak mówię, po naszym spotkaniu dzisiaj jeszcze odpiszę, napiszę do was wszystkich maile z PDF-em podsumowującym i odpowiem na wasze pytania. Alicja, Robert, Barbara, CRM, karteczki też są dobre, podobnie jak arkusze Google i chmura. Do chmury też za sekundę wrócimy. Chmura jest fajnym narzędziem dla mnie, wspierającym wszystkie moje działania w obszarze komunikacji, zarówno z klientami, jak i z zespołem, ale o tym obiecuję później. Dobrze. Sprawy dotyczące stanowiska pracy są jasne? Czy sprawy dotyczące wstępu właściwie do zarządzania sobą w warunkach home office są jasne? Czy planowanie, priorytetyzacja i dbanie o to, co powinno być wykonane, w jakim czasie, plus temat listy rezerwowej, czy to też jest jasne? Czy macie jakieś pytania? Może chcielibyście coś dodać? Może się ktoś ze mną nie zgadza? Może ktoś uważa, że ma fajną, solidną praktykę, którą chciałby się podzielić? To też was serdecznie do tego zapraszam. Chcielibyście przerwę? Pozwólcie, że wezmę tylko łyka wody. Dobra, prosto z Chin. Okej. Jak na razie póki co pełna zgoda. Dziękuję, Klaudio. Jakiś medal sobie przyszyję. Walnę coś na klapie na później. Bardzo się cieszę, zgoda jak najbardziej, ale jeszcze bardziej bym się cieszył, jakbyście się ze mną nie zgadzali. Pamiętajcie, uczymy się najwięcej od siebie, uczymy się na własnych błędach, uczymy się wzajemnie ze swoich doświadczeń. Im szybciej nauczymy się z cudzych, tym mniej własnych błędów będziemy popełniać. Taka złota zasada, ale chyba każdy ją zna. Słuchajcie, mam jeszcze do omówienia tak naprawdę temat dotyczący komunikacji. Komunikacji w zespole, komunikacji z naszymi klientami. Porozmawiamy sobie troszeczkę jeszcze o naszej efektywności i porozmawiamy sobie o tych 10 zasadach, moim zdaniem złotych zasadach wygodnego i skutecznego home office. Jak wygląda ta komunikacja z klientami klasycznie w waszej pracy? Wiemy, że mamy osoby z biura obsługi klienta, mamy osoby z działu sprzedaży tutaj, mamy nawet panią nauczycielkę, bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. Jak to u was wygląda? Jak wygląda ta komunikacja? Jakich narzędzi używacie na co dzień? Klawisze uderzają, klawiatury piszą, telefon i mail. Dobra. W pracy biurowej mamy telefon, mamy mail. Co jeszcze mamy? Możemy skorzystać z jakiegoś Skype'a, jakieś wideo, prawda? Google Meet Hangouts, o których też później wspomnę. Mamy tę komunikację bezpośrednią, spotykamy się z klientami, oni do nas przychodzą, my przychodzimy do nich, komunikujemy się za pomocą poczty chociażby, komunikujemy się przez nasz marketing i reklamę. Tych form jest bardzo dużo. Podczas szkoleń Pracownik Roku ja bardzo często mówię o tym, że ta komunikacja z klientem zaczyna się bardzo, bardzo, bardzo wcześnie, już na początku billboardu, przed Biedronką tak naprawdę. I wszystko to, co dzieje się później, to jest cały proces połączony razem z procesem sprzedażowym czy z procesem obsługi. Ale te kanały komunikacji, które tutaj wymieniacie, platforma Slack, wideokonferencje, Skype, Facebook, nie komunikujcie się przez Facebooka, broń was Boże. To jest fajne narzędzie, ale wszystko, co na Messengerze się pojawia, po prostu znika w tłumie. Te narzędzia, które posiadacie w biurze, one w większości będą wam służyć również podczas home office, prawda? Ale nie wszystkie. Przede wszystkim, i co chyba najtrudniejsze w wielu branżach i w wielu sytuacjach, znika nam ta komunikacja bezpośrednia.
Ta, która podczas spotkań w teorii i praktyce daje nam najwięcej, pozwala nam najwięcej dowiedzieć się o potrzebach klienta, pozwala nam w najbardziej jasny sposób, prosty sposób zakomunikować to, co my chcemy pokazać, czy sprzedać, czy dać, czy doradzić. Pozwala też najlepiej budować relacje. Tak? Pozostałe kanały czy formy komunikacji mówi się, że są gdzieś tam ułamkiem, dają nam tylko ułamkowe możliwości. Chociaż też do końca się z tym nie zgadzam, ponieważ można je w odpowiedni, należyty sposób wykorzystać. Aczkolwiek faktem jest, że podczas home office ta komunikacja bezpośrednia, bach, po prostu znika. W wypadku klientów biznesowych jest o tyle łatwo, że możemy ją zastąpić takimi spotkaniami jak nasze teraz. Tak, ja mogę tutaj zamienić guzik, ciach i nagle wszystkie wasze kamerki się odpalą. Nie wiem, co na to RODO. I wszyscy będziemy się widzieć, będziemy się komunikować. Z klientem biznesowym możemy się umówić na takie spotkanie. A gdy pracujemy z klientem indywidualnym, no zdecydowanie gorzej. Jest to praktycznie niewykonalne. Zresztą też nie widziałbym w tym większego sensu. Ale to narzędzie to jest tam jakiś kanał komunikacji, który teraz w obecnej sytuacji moim zdaniem należy maksymalnie eksploatować, szczególnie w relacjach B2B. Wszelkie platformy, takie jak Google chociażby, udostępniają teraz swoje rozwiązania bezpłatnie lub w bardzo rozsądnych pieniądzach. Jeżeli wcześniej odbywaliście spotkania w terenie z klientami biznesowymi, odbywajcie je teraz w wirtualu. Niech one się dzieją. Było ich 6, niech będzie 6. Było ich 20, róbcie 20. Nie zatrzymujcie tej formy, nie zatrzymujcie tego kanału, tej komunikacji, tylko dlatego, że nie możecie wyjść, spotkać się z kimś i uścisnąć dłoń. Macie do dyspozycji wideo, korzystajcie z tego nagminnie. Mamy Google Meet, o którym wspomniałem przed chwilką, z którego my bardzo często korzystamy. Mamy Slacka, który tutaj się dzisiaj pojawił. Natomiast Slack jest doskonałym narzędziem do komunikacji wewnątrz zespołu. I skoro już jesteśmy tutaj przy tym, to może skupmy się na razie na tej komunikacji z zespołem. Okay? Będziemy korzystać z Google Meet, czy tam Meet, znany również jako Hangouts, do tego, aby organizować nasze zebrania. Będziemy korzystać ze Slacka w takiej codziennej, bieżącej komunikacji. Tak, to będzie ten nasz Facebook. Tam będziemy mogli wysyłać prywatne wiadomości do osób w zespole i będziemy też mogli tworzyć wątki, tematy, pokoje, nazwijcie to jak chcecie, gdzie już będzie się mogła odbywać szersza dyskusja. Możemy tam również wrzucać załączniki, wszelkiego rodzaju linki. Także jest to bardzo fajne i skuteczne narzędzie, które przyznaję, ja byłem kiedyś wrogiem tego narzędzia. Ciągle mi tam przeszkadzały jakieś pop-upy, jakieś wyskakujące informacje. Ale to tylko dlatego, że byłem wtedy świeżakiem slackowym, że tak powiem, nie umiałem go sobie w prosty sposób skonfigurować i wszystkie powiadomienia non-stop przeszkadzały mi w pracy. Natomiast wystarczy przeczytać 2-3 linijki prostej instrukcji i Slack jest naprawdę bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby komunikować się w zespole podczas codziennej pracy. Mail i telefon to chyba narzędzia, których nie muszę tłumaczyć, ale chciałbym przykleić się na chwilkę do dwóch fajnych kanałów komunikacji, które się bardzo przydają w pracy w zespole. Pierwszy z nich to narzędzie, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Mam tutaj na myśli CRM-a, tak? No a jak CRM do komunikacji? Przecież my w CRM-ie klientem zarządzamy. My tam mamy lejki sprzedażowe, tam zostawiamy notatki, tam są dane kontaktowe klientów, jakieś faktury niezapłacone i tak dalej. Tak. Natomiast dobrze wykorzystywany CRM to przede wszystkim historia waszej komunikacji z klientami. Dobrze prowadzony CRM to informacje, które są dostępne później dla całego zespołu, a to też jest komunikacja. Jeżeli ja po rozmowie z panem Janem Kowalskim mam informację, że spotkamy się w przyszły wtorek, umowę podpiszemy najprawdopodobniej na trochę gorszych warunkach niż zakładałem, wrzucę taką informację w CRM, no to jest to komunikacja, tak? Pozostałe osoby w zespole mają dostęp do tego samego klienta, do tej samej informacji. Więc jeżeli ja będę nieobecny, albo jeżeli poproszę, żeby to ktoś zamiast mnie pojechał na spotkanie, bo nie wiem, jestem chory, mam coś innego do wykonania, powodów jest wiele, to tam już jest sporo informacji o tym kliencie. Jeżeli pod moją nieobecność klient sam zadzwoni i porozmawia z kimś innym, a nie ze mną, to ten inny rozmówca w zespole będzie mógł w 2 sekundy wejść do systemu i znaleźć moją notatkę i użyć jej w rozmowie z klientem. Tak, panie Janie, Marcin wspominał o tym, że mieliście podpisać umowę w przyszłym tygodniu. Zupełnie inna rozmowa. I to jest komunikacja z klientem później, ale ona wynika z dobrej komunikacji wewnątrz zespołu.
Czyli korzystajcie mocno z CRM-a, notujcie wszystkie informacje, które potraficie uzyskać, które uda się Wam uzyskać podczas rozmów, czy telefonów, czy spotkań z klientami, bo to są świetne informacje usprawniające komunikację w zespole. I druga rzecz z tych moim zdaniem ważnych i teraz mocno przydatnych, gdy pracujemy w trybie home office, no to chmura. Tutaj ktoś wspomniał wcześniej o chmurze. O, dawno nie zerkałem, widzę, że pojawił się jeszcze WhatsApp w bardzo dużym stopniu, dodatkowo do grup firmowych zamkniętych. Bardzo fajne narzędzie, jak najbardziej zgadzam się. I jeszcze marketingowo Facebook. Marketingowo Facebook wyjaśni. Specjalizuję się troszeczkę w tym temacie. Bardzo chciałbym wiedzieć, jak marketingowo. Rozumiem, że chodzi ci o komunikację już z klientem, prawda? A nie na razie z zespołem. Jak tak, to 100% zgoda. Chociaż teraz Facebook jest mocno zdominowany przez tematy dotyczące pandemii, ale to nie znaczy, że należy z niego rezygnować. Wręcz przeciwnie, trzeba być cały czas obecnym. To jest temat na zupełnie inne spotkanie. Myślę, że jeszcze o Facebooku będziemy mieli na przestrzeni najbliższych tygodni okazję porozmawiać, ale wróćmy do tej chmury, którą tak zawiesiłem na sekundę w powietrzu, z dużą pauzą. Nie wysyłajmy sobie plików mailami, broń Boże. Szczególnie takich, które potem mogą się przydać innym osobom. Nie zapychajmy sobie skrzynek mailowych. Wrzucajmy wszystko w chmurę. Te chmury są bezpłatne, te chmury mają dużą objętość, pozwalają nam na łatwe odszukanie później plików, pozwalają nam na łatwe dodanie nowych osób, które poproszą, załóżmy, o dostęp do tego samego dokumentu. Naprawdę chcecie za każdym razem, gdy wysyłacie komuś maila, grzebać po swoich folderach, szukać załączników w tym całym bałaganie, który większość z nas ma na komputerach? No ja na pewno nie chcę. Więc trzymajmy wszystko w miarę możliwości w chmurze. Łatwe, proste, sympatyczne. Więc jeżeli chodzi o komunikację w zespole, polecam właśnie takie narzędzia, czyli Google Hangouts, Slack, e-mail, telefon, wiadomo, chmura i CRM. Pamiętajmy też o tych zebraniach. One będą bardzo, bardzo kluczowe, bo to jest taki starter, taki punkt zapalny, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, każdego dobrze spędzonego w pracy dnia, a te pozostałe narzędzia pozwolą Wam komunikację usprawnić. Po takim zebraniu, gdy podzielicie się już zadaniami, gdy podzielicie się nawzajem informacjami na temat tego, co każdy z Was robi, komunikacja z automatu przerzuci się na Slacka, gwarantuję Wam. I pamiętajcie, unikajcie Facebooka w komunikacji z zespołem. Tam sobie można robić jaja, trochę się pośmiać, wysłać coś fajnego, ale wszystkie istotne zadania, wszystkie istotne tematy między Wami mają tendencję do gubienia się tam. Także tego nie róbmy. Okej. Czy coś nam tutaj dołączyło? Tak, FB z klientem, Marcin, pomagasz nam w tym. Okej, to już chyba wiem, która Agnieszka z nami jest. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Chodziło o komunikację z klientem. No to jak już jesteśmy przy temacie komunikacji z klientem, bang. Jakie tutaj mamy kanały do dyspozycji? Wiemy już, że jak ta komunikacja będzie się zmieniać? No wiemy już, że nie spotkamy się z nim on face, vis-a-vis, twarzą w twarz. Nie uściśniemy dłoni i będziemy mieli pozornie problem z przekazaniem pewnych informacji, z dopięciem swego. No ale tak. Dalej zostają nam kontakty telefoniczne. Dalej zostaje nam ten mail, który jeżeli jest dobrze wykorzystany, to potrafi zrobić coś więcej niż tylko podsumować rozmowę. Przy rozmowach telefonicznych, bo może od tego chciałbym zacząć. Pamiętajmy teraz szczególnie, że ta komunikacja bezpośrednia daje nam znacznie większe możliwości. Pamiętajmy, albo zróbcie sobie takie ćwiczenie, może tak, na pracowniku roku robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie ja na tablicy rysowałem butelkę wina, przy innej okazji rysowałem ciężarówkę, a przy innej jeszcze jakieś lody wieloowocowe. Wykonywałem rysunek, którego nikt nie widział. I zróbcie coś takiego z osobami u siebie w domu, żeby sobie uzmysłowić, co się teraz stało z komunikacją. Niech jeden z was narysuje taką ciężarówkę czy butelkę wina. Oczywiście tak, że nikt inny pozostały ich nie widzi. I potem niech te osoby spróbują skopiować wasz rysunek, zadając wam pytanie. A butelka stoi na stole czy na krześle? A co jest w tle? A czy ma etykietę czy nie? Zobaczycie, jak te rysunki będą się od siebie różnić. Pozornie to jest ta jedna, ta sama butelka wina. Pozornie to jest ta sama konkretna umowa sprzedaży. Pozornie to jest ten sam plik, ta sama paczka, ten sam adres dostawy. Pozornie razem umówiliśmy się na spłatę po 4 dniach od wystawienia faktury. Niby jedna informacja, ale wierzcie mi, że bez wizualnego kontaktu to jest tylko pozornie. Stąd się wzięła pewnie ta zabawa w głuchy telefon.
I zwróćcie uwagę na to, jak ta komunikacja się bardzo uszczupli, a jak już to przyswoicie, to postarajcie się z tego telefonu wyciągnąć jak najwięcej. Niech te rozmowy będą najbardziej rzeczowe, niech te rozmowy będą, owszem, konkretne, ale też pozwalające wam uzyskać możliwie jak najwięcej informacji. Pamiętajcie też, żeby po każdej rozmowie telefonicznej, jeżeli macie taką możliwość, podsumować swoją rozmowę telefoniczną w mailu. Z klientami B2B to jest oczywiste. Robicie to zawsze, jestem przekonany. I pilnujecie też tej zasady, że to mój mail jest ostatni, moja kropka nad i jest na końcu. To ja przebiłem piłkę na drugą stronę siatki, teraz on musi odpowiedzieć, ja zrobiłem robotę. I super. Z klientem indywidualnym może być troszeczkę trudniej. Ale jeżeli pracujecie w usługach, które docierają do kilkuset czy do tysięcy klientów, posiadacie jakąś bazę mailingową. Jeżeli macie możliwość, jeżeli macie czas, korzystajcie z tego, wysyłajcie też takie krótkie podsumowania informacji. Wtedy wiemy, że to nie tylko poszło w eter, ale faktycznie się wydarzyło. Wtedy też taki mail może zamiast notatki trafić do systemu CRM. I tak wszystko, jak to zresztą w biznesie się ze sobą łączy. Kolekcjonuj maile. Masz teraz czas, spędzasz dużo czasu przy słuchawce. Sprawdzaj, weryfikuj, czy twoje dane kontaktowe do klienta są aktualne. Sprawdzaj, czy masz wszystkie dane kontaktowe. Co za problem na koniec pytać. Panie Mateuszu, a ja tutaj nie mam pańskiego adresu mailowego, a wie pan, raz na dwa tygodnie wysyłamy taką krótką ofertę z naszej firmy. No tak, mamy taki swój newsletter, więc jakbym mógł, to ja wyślę do pana na adres mailowy takie krótkie zaproszenie. Proszę tam tylko kliknąć zarejestruj i wtedy co dwa tygodnie będzie pan otrzymał od nas świeże informacje, najlepsze oferty, super bonusy. Korzystajcie z tego, że rozmawiacie przez telefon i weryfikujcie dane swoich klientów. Poszerzajcie swoją bazę kontaktową na przyszłość. To się przydaje absolutnie w każdej branży. Nie wiem, czy w szkole i przedszkolu, gdzie się naucza, i nie wiem, co na to policja, jakby się zaczęło kolekcjonować maile dzieci, ale jeżeli chodzi o klientów, no to serdecznie polecam. Rutyna biurowa, zebrania, lista rezerwowa, o tym rozmawialiśmy. Byliśmy przy mailach. Słuchajcie, jest parę takich rzeczy w komunikacji, szczególnie na home office, które no, trzeba po prostu solidnie przypilnować i trzeba jasno komunikować i być w tym asertywnym. Podczas szkoleń często rozmawiamy o zakresach naszych obowiązków, o tym, że inni też nas potrzebują, że też czasem czegoś od nas wymagają. Mówimy wtedy o pilnowaniu swojego kalendarza przede wszystkim i o asertywnych rozmowach, o asertywnym mówieniu. Nie ma sprawy, ale najpierw muszę zająć się swoimi zadaniami. Co się dzieje podczas home office? Szczególnie w komunikacji z klientami. Nie wiem jak u was, ale ja mam takie doświadczenia, moi znajomi mają takie doświadczenia. Klienci traktują cały tydzień jako tydzień pracy. Ja zupełnie się nie dziwię. Siedzę sobie w domu, jest godzina 19, właśnie zjadłem kolację, pomykam sobie w Need for Speed przez miasto nowym Porsche GTS 3 na Xboxie i nagle mi się przypomina, kurczę, przecież ja ten telewizor chciałem kupić, kolega miał mi tani telewizor załatwić. Biorę telefon i piszę do kolegi Wiktora. Wiktor, za ile możesz mi załatwić ten telewizor, o którym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu? Jest 19, chłopak już nie pracuje, a jednak go męczę. I na home office, szczególnie gdy nie mamy planu działania, gdy nie przenosimy rytuałów z biura, gdy nie trzymamy się godzin pracy, mamy tendencję do tego, żeby jednak dalej pracować i przeszkadzać naszym klientom, naszym partnerom, naszym dostawcom. To samo dzieje się w dwie strony, gwarantuję wam. Więc komunikujcie jasno przy każdej sposobności. Słuchaj, teraz w obecnej sytuacji, szczególnie w obecnej sytuacji, jestem dostępny służbowo od do. Jak masz jakąś pilną sprawę, nie ma problemu, wrzuć mi informację na maila. Z samego rana zerknę, ulokuję to sobie w zadaniach. Jak będę miał pytania, to zadzwonię do ciebie, spytam o co chodzi, jak to doprecyzować, jak to zrobić lepiej, ale jestem dostępny od do. Pamiętajcie, bo to jest tak samo wasz święty czas, tak? I ponownie wracamy jakby do tematu higieny pracy, do tego komfortu pracy. Kto odbiera telefony służbowe po 19 ręka do góry albo po 16? Tylko ja. O, Klaudia, niestety, Barbara również. Dobrze, już myślałem, że się wygłupię. Za każdym razem, gdy
Odsuwam się od kamery i patrzę tutaj, zapada takie milczenie. No i nawet pojawił się Jarek, który zawsze to robi. Jarku, pozdrawiamy serdecznie. Jesteś szefem, wiem. Ja też to rozumiem z perspektywy przedsiębiorcy, ale naprawdę serio polecam na telefonie włączyć tryb nie przeszkadzać. Szczególnie, że mamy home office i ciężko było nam zorganizować swoją pracę przez cały dzień, bo musieliśmy się zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Nie przeszkadzać na komórce. Mail, pyk, rano odpowiadam. W branży telekomunikacyjnej, a wiem, że sporo osób tutaj dzisiaj gościmy z tej branży, ja wiem, że zdarzają się awarie, że zdarzają się kryzysowe sytuacje, gdzie nie ma innej opcji. Oczywiście, to jest wasz priorytet, to jest core waszego biznesu. Tak? To jest jak kardiochirurg, któremu o 3 rano mówią, że trzeba przeszczep serca zrobić. Jasna sprawa, w ogóle z tym nie dyskutuję. Ale wszystkie pozostałe tematy? Sorry. Naprawdę. Trzymajmy tego czasu pracy i szanujmy też czas pracy innych. Okay? Ważne, żeby to działało w dwie strony. Dobrze. Niektórzy twierdzą również, i poniekąd się z tym zgadzam, ale tylko do pewnego etapu, że, przepraszam sekundę, tak to jest, jak telefon prywatny jest firmowy. Tak. Próbowałem dwa telefony nosić przez jakiś czas, potem przepiąłem się na dual SIM, ale efekt był później tego taki, że nie z tego numeru dzwoniłem do klientów, co powinienem. Straszne zamieszanie. Trudno, ten tryb, nie przeszkadzać w telefonie, to jest fantastyczna rzecz. Ktoś mi to niedawno pokazał, korzystam nagminnie, codziennie, polecam. Wracając do tej komunikacji z klientem, czy też z partnerami, czy dostawcami dla naszego biznesu. Pracujemy w trybie home office, fajnie, ale w miarę możliwości zachowujemy to dla siebie. Tak? Jeżeli będziecie za chwilę organizować sobie wideo z klientem, no to nie wyskoczycie w szlafroku, jeżeli nie udało wam się dobrze rozpocząć dnia, prawda? Więc zachowujecie jakby tę część prywatności dla siebie. I teraz jeżeli na przykład wasz dostawca internetu przetnie połączenie, nie wiem, albo nie zapłaciliście za komórkę i nagle telefon przestanie działać, to będziemy potem tłumaczyć się klientowi, no wiesz, sorry, ale home office, nie miałem sieci? No słabo, nie? Słabo. Także oczywiście do pewnego momentu polecam, żeby home office jakby i wszystkie związane z tym problemy zachować dla siebie. Jeżeli mamy fajne relacje z klientami, super, nie ma problemu. To uwspólnienie tego, że jesteśmy w tej samej sytuacji teraz, to tylko może pomóc oczywiście. Jeżeli klient nas spyta, a co pan nie w domu, przecież jest kwarantanna, no to jak najbardziej nie będę szedł zaparty i mówił, nie, skąd ja w biurze siedzę, znaczy się na home office i tak dalej, i tak dalej. Ale staramy się zachowywać maksymalny profesjonalizm, jeżeli przenosimy nasze stanowisko pracy, nasze rytuały biurowe, planowanie, zarządzanie, nasze narzędzia, to problemy związane z home office'em zostawiamy dla siebie, bo z całym szacunkiem, ale nikogo to nie obchodzi. I gdybyście zerknęli z drugiej perspektywy, no to was też by raczej to nie obchodziło, nie? No i B2B. Wspomniałem wcześniej, że ta komunikacja bezpośrednia tutaj może być w 100% zastąpiona właśnie taką formą komunikacji, jaką mamy teraz. No, nie ma wizyt w biurze, ale jest Skype, jest Google Hangouts, jest nawet, no niech będzie ten Facebook i FaceTime, którego można wykorzystać. Tutaj jeszcze WhatsApp się pojawił, prawda? Także polecam, żeby z tego tak naprawdę korzystać, ale pamiętajmy, dlaczego mówię o B2B tutaj już jeszcze przy końcu tematu komunikacji z klientem. Może nie tyle pamiętajmy, ile chciałem powiedzieć, polecam, żeby dużo wysiłku i dużo pracy, jeżeli macie taką możliwość, macie w swoim portfelu segment klienta biznesowego, to polecam teraz mocno, mocno położyć nacisk właśnie na tego klienta. Skoro nie poświęcamy już tyle czasu na klientów indywidualnych, chociażby przez wzgląd na ograniczoną komunikację, to połóżmy mocny nacisk na klienta biznesowego. Klient biznesowy ma w domu drukarkę, klient biznesowy przyśle nam skan podpisanej umowy, zapłaci fakturę albo upomniany zapłaci fakturę, bo nie zrobił wcześniej tego. Klient biznesowy reaguje na maile, odbierze telefon. Tutaj teraz można przełożyć te wszystkie siły, które wcześniej były dedykowane dla klientów indywidualnych. Więc zastanówcie się, jak wygląda wasza komunikacja z klientem biznesowym. Postarajcie się ją maksymalnie usprawnić za pomocą dostępnych narzędzi. Przełóżcie ten brak spotkań na wideo i zadbajcie o to, żeby ten segment, ta część waszego biznesu teraz naprawdę mocno urosła, bo to jest dobry czas na to.
Grzegorz zawsze powtarza, i to już będę też jak mantra mówił teraz, że problem to szansa w przebraniu, więc szukajmy w tej obecnej sytuacji, szukajmy w tym home office pozytywów, a na pewno będzie dobrze. Widzę, że wpadają zlecenia, małe zadania i telefony, maile, które rozwalają harmonogram i plan dnia. Najgorzej wieczorem lub weekend. No, czyli wracamy znowu do tematu telefonu, tak? No, ja widzę, że to was najbardziej męczy, mnie też i doskonale to rozumiem. Klaudia napisała jeszcze o LinkedIn. Fajne narzędzie, przez wiele osób niedoceniane. LinkedIn bardzo długo rozwijał się i dobudowywał do siebie nowe moduły. Może dlatego wcześniej ludzie traktowali go jako taką po prostu, nie wiem, naszą klasę dla przedsiębiorców i wszelkiego rodzaju ludzi biznesu, a tak naprawdę to w pełni sprawny, funkcjonalny komunikator, narzędzie marketingowe. Polecam, jeżeli prowadzicie biznes i pracujecie z klientem biznesowym, no musicie tam być, musicie o ten kanał komunikacji jak najbardziej zadbać. To teraz taki Facebook dla biznesu, tylko no po prostu znacznie lepszy moim zdaniem. Tak. Okej, okay. Mnie zaschło w gardle, a wam? Jak się czuje się na home office? Takie małe pytanie w skali od 1 do 10, jak się wam pracuje na home office? 10. Jeżeli w biurze pracowało ci się na 7, a teraz pracuje ci się na 10, to zdecydowanie zostań w domu. 10, 8. Wyciągniemy sobie średnią na koniec naszego spotkania i zobaczymy, jak bardzo ta formuła nam się sprawdza. Mam nadzieję, że po naszym spotkaniu też i po moim mailu dostanę od was informacje zwrotne na temat tego, co było ok tak naprawdę, co wam się przyda, co już wdrażacie, o czym planujecie, a co planujecie wdrożyć za chwilę. Napiszcie mi też o tym, czego zabrakło podczas naszego spotkania i o tym, o czym chcielibyście porozmawiać podczas następnych. Będą nasze webinary w przyszłości w tematach sprzedaży, rodowania umów, komunikacji z klientem, tylko już bardziej precyzyjnie, również marketingu, narzędzi marketingowych. Często pracowałem wcześniej z domu, więc jestem przyzwyczajony. Mhm. Tu widzę, że na razie praca w biurze, ale w planach home office. To od czego zaczniesz? Okej, okay, nie będę brał cię na wyczekanie. Pamiętajmy, stanowisko pracy, rutyna, rytuał, umowa z bliskimi, przeniesienie narzędzi. Podsumujemy to sobie jeszcze na końcu za chwilkę. Ale przejdźmy do tematu przedostatniego. Przejdźmy do monitorowania. Monitorowania, duże słowo. Przejdźmy do własnej efektywności. Może wydajności, może tak. Jak wiecie, w ujęciu biznesowym, szczególnie gdy mówimy o projektach i podziale na role w tych projektach, podziale obowiązków, mówimy o tych punktach KPI, tak, o punktach określonych w czasie, o punktach, do których osiągnięcia wymagane są konkretne zasoby. Nie będziemy tutaj mówić o efektywności w ujęciu projektowym. Chciałbym porozmawiać z wami chwilkę o stratach, które często mają miejsce, gdy przenosimy pracę z biura na warunki pracy zdalnej. Bardzo często dzieje się tak, że wykonujemy mniej obowiązków niż byliśmy w stanie wykonywać pracując w biurze. Powodów jest wiele. Między innymi te, o których już mówiliśmy wcześniej. To, że wstajemy późno, to, że nie mamy wszystkich narzędzi u siebie w domu. To, że są ciągle przeszkadzajki, że jednak współistniejemy w jednej przestrzeni z naszymi bliskimi. To są duże problemy, które powodują, że potem jesteśmy mniej efektywni. Bardzo często to, że nie mamy nad sobą nikogo 8 godzin, to też jest powód do tego, że spada nasza efektywność. A umówmy się, to nie jest tak, że och, ale się wycwaniłem, te 3 tygodnie ostatnio, kurczę, to tak na pół gwizdka, ale poszło, hej. Nie, to do nas wróci. To jak ZUS, którego nas teraz zwolnią, ale potem i tak każą nam zapłacić. Zobaczymy, jak to będzie. Tak? To prędzej czy później nas wróci, więc pilnowanie tej efektywności, naszej wydajności, nazwijcie to jak chcecie, jest bardzo istotne z naszego przede wszystkim punktu widzenia. Jest do tego wiele narzędzi. Ja proponuję zacząć tak. Przede wszystkim sprawdźcie, czy coś się zmieniło. Okay? Jeżeli korzystacie z takich narzędzi jak CRM, korzystaliście wcześniej w pracy, czy macie jakąkolwiek inną formę monitorowania swojej pracy, czy to będzie kalendarz
Google, czy to będą jakiekolwiek notatki, karteczki, cokolwiek, lista zadań. Sprawdźcie, jakie było wasze tempo pracy, jakie były efekty waszej pracy, gdy pracowaliście w biurze. Poświęćcie chwilę na taką analizę. Łatwo to zrobić, gdy to są zadania częste i powtarzalne, tak? Nie wiem, wykonywanie telefonów, generowanie ofert, odbywanie spotkań, ilość wyjazdów służbowych, obecność na targach w roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, teraz nie będziemy tu wspominać o tych, które wymagają bezpośredniego kontaktu, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Jeżeli w ciągu dnia wykonywałem, załóżmy, 30 kontaktów z nowymi klientami, wykonałem 30 telefonów do nowych klientów, opowiedziałem im, kim jestem, czym się zajmuje moja firma, a potem wysłałem im krótkiego maila z taką ogólną ofertą, no to powinienem być w stanie również w warunkach domowych wykonać te 30 telefonów. Klienci są tak samo osiągalni i dalej dysponuję tym prostym narzędziem, jakim jest telefon. Tak? Już mogę na jakiejś bazie zacząć sprawdzać to, czy coś się zmieniło. Większość zadań da się w takiej czy innej formie zmierzyć. Niektóre ilościowo, inne jakościowo. Niektóre są tylko przystankiem do kolejnych, ale wtedy pilnujemy daty realizacji zadań, prawda? Nie pojedziemy na wakacje w listopadzie, jeżeli nie uzbieramy 10 tysięcy w sierpniu, na przykład, strzelam. Więc każde zadanie można ubrać w jakiś znacznik, w jakieś punkty, w jakieś wytyczne, które pozwolą nam określić, czy teraz jesteśmy szybsi, czy wolniejsi w naszych zadaniach. No i teraz jak sobie te zadania opiszemy i ustalimy, jak byliśmy dobrzy i efektywni w biurze, weźmy sobie po prostu stoper. Nie będziemy mierzyć, o kurczę, każda moja rozmowa powinna trwać 3 minuty. Absolutnie nie. Chodzi mi o to, żebyśmy, pilnując naszego rytuału dnia, zaczęli pracę o 8, skończyli o 16 i zmierzyli. To nie musi być taki zegarek, stoper od dziadka czy na rękę, to może być dowolne narzędzie. Znajdziecie takich mnóstwo na sieci. Zmierzcie, ile czasu w tych 8 godzinach pracy poświęciliście na pracę. Nawet jeżeli zrobicie 6 5-minutowych przerw i dwie takie dłuższe po 25, to mamy 30 i 50, no to powinno wam jeszcze zostać 6 godzin z groszem pracy, tak? Jeżeli w tym czasie udało wam się wykonać wszystkie wasze zadania, które zaplanowaliście i one liczbowo, jakościowo były takie same, jak te, które wykonywaliście w pracy, no to wam gratuluję. To jesteście jedną z nielicznych jednostek, które znam, które po przejściu z pracy biurowej na home office, bach, są tak samo efektywne, są tak samo dobre. Jeżeli się okaże, że no jednak zapomniałem o tym stoperze w ogóle, jest właśnie ta 18.30 i jeszcze coś tam grzebie, to znaczy, że gdzieś mam problem. I ten problem będzie wynikał zazwyczaj z przeszkadzajek i z naszego rytuału dnia. To są dwie podstawowe rzeczy. No trzy razem z bliskimi, nad którymi trzeba, no niestety, zapanować. Jeżeli się okaże, że nie udało się wam wszystkiego zrealizować, żaden problem. Pracujcie nad efektywnością. Sprawdzajcie, gdzie ucieka wam czas. Krzątamy się po domu. To jest bardzo fajna praktyka, którą polecam dorzucić do stopera. Jeżeli krzątamy się po domu, no bo robimy przerwę, walniemy sobie gdzieś tam kawę, przy tej kawie ktoś nas zagada, nie wiem, odbierzemy telefon albo zasłuchamy się, w radiu będzie jakaś interesująca wiadomość. Przerwa miała trwać 5 minut. Wracamy do stanowiska pracy. Jak? Bierzemy jedną z tego typu opasek, ustawiamy sobie 5 minut, wstając od biurka, klik. Po 5 minutach opaska nam przypomni, hej stary, może jesteś w domu, ale pamiętaj, że to jednak praca, w końcu jest wtorek. Wracamy z powrotem, czyli bierzemy stoper, monitorujemy swój czas pracy, sprawdzamy, czy we wskazanym czasie pracy wykonujemy takie zadania jakościowo, ilościowo, jak wykonywaliśmy w biurze, czy jesteśmy efektywni. Komunikujemy się cały czas z zespołem i sprawdzamy podobne zadania na podobnych stanowiskach, oczywiście względem efektu tutaj, a nie ilości, czy realizujemy je tak jak inni w zespole. To jest może bardziej rola kierownika, przełożonego, szefa, właściciela firmy, ale polecam, żeby to robić. Nie dlatego, żeby wskazywać palcem, ty jesteś świetna, a temu poszło kiepsko. Tylko dlatego, żeby potem te dobre praktyki u tych, którzy pracują dobrze i efektywnie, przenosić na grunt pozostałych osób w zespole. Pamiętajcie, że to jest wasz czas. Chcecie być w porządku wobec siebie, wobec swoich przełożonych, wobec swoich rodzin, wobec swojego portfela, chcecie być w porządku wobec swojego wolnego czasu.
macie strasznie dużo do wykonania w ciągu tego jednego dnia i musicie być w porządku dla bardzo, bardzo, bardzo wielu osób, w tym samego siebie. Więc pilnowanie czasu i własnej efektywności będzie jednym z kluczowych zadań. Sprawdzajcie, pilnujcie i idźcie do przodu. Motywujcie się. Tu mam tak dużo, dużymi czarnymi literami grubymi napisane, motywujcie się i dbajcie o samodyscyplinę. W warunkach home office to jedno z najtrudniejszych zadań. Nie macie nad sobą szefa, nie macie osób w firmie, które jeżeli przez 10 minut pogracie w sudoku, to popatrzą na was spod byka, ja pracuję, on się bawi. Nie macie tych wszystkich czynników, które zamykają pracę w jakichś takich ramach, w takim pudełku. Teraz pracuję, tak? To jest teraz mój świat. Więc praca home office będzie wymagała od was bardzo dużej samodyscypliny, ale dzięki temu też macie szansę troszeczkę popracować nad sobą, zastanowić się, sprawdzić, co was motywuje, co pozwala wam być lepszymi, bardziej efektywnymi. Może każdy z was, nie wiem, spytam, może każdy z was ma jakiegoś takiego swojego konika, jak to się mówi. Ktoś, nie wiem, jest zafascynowany treningiem CrossFit, ktoś skleja modele, ktoś zbiera znaczki z różnych stron świata. Zastanówcie się nad tym, co lubicie w życiu robić najbardziej, nad swoim hobby, nad swoją pasją. I zastanówcie się, jakie mechanizmy wpływają na to, że jesteście w nich efektywni, skuteczni. Że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, w odwrotnej kolejności, stajecie się po prostu coraz bardziej lepsi. Sprawdźcie, co to są za mechanizmy i spróbujcie je przenieść na ten grunt. Znajomy ostatnio wspominał mi, pozdrawiam Bernardzie, o nagrodzie. Bardzo prosta rzecz, jak nagroda. Na home office nie ma nic lepszego niż zimne piwko o 17, prawda? Prawda. No to jak nie zrealizujesz wszystkich zadań, to go nie będzie. Kawka z ciastkiem, z sernikiem o 11 to jest mój ulubiony przysmak. Spoko, ale do tego czasu muszę odpowiedzieć na maile, zrobić zebranie z ekipą. A jeżeli marzy mi się spacer o 13, bo postanowiłem, że dzisiaj go zrobię, dobrze, zrobię go. Jak zrealizujesz 6 innych zadań z 8 zaplanowanych? Spróbujcie, znajdźcie w sobie te elementy, które was motywują, a w drugiej kolejności zadbajcie o samodyscyplinę. Samodyscyplina będzie prosta do osiągnięcia, jeżeli będziecie mieć zawsze przy sobie dobrze zaplanowany dzień, harmonogram z tym dobrze zaplanowanym dniem, jeżeli wpoicie w siebie te zawodowe rytuały przeniesione na grunt domowy i po prostu będziecie starali się pracować w domu tak, jak pracujecie w biurze. Wtedy samodyscyplina powinna być czymś stosunkowo łatwym. Widzę, że w tak zwanym międzyczasie brakuje spotkań. Lepiej się z ludźmi rozmawia face to face. I tutaj akurat Robert do nas napisał. Robert, no jasne, że tak. Ale uważam, że jeżeli z kimś jesteśmy w stanie się umówić telefonicznie na spotkanie w przyszłą środę, to tym bardziej jesteśmy w stanie umówić się na spotkanie na wideo. To wymaga od nas tak naprawdę, jak się przyjrzymy, mniej zachodu, tak? I są to znacznie mniejsze koszty. Nie trzeba tankować auta, nie trzeba jechać przez pół Polski. Wszystkie dokumenty można i tak przesłać w PDF-ie. Każdą prezentację można pokazać na takim narzędziu lub każdym innym. Więc te spotkania mogą się odbywać w trochę innej formie i może nie każdemu będą pasować. Może niektóre osoby po prostu będzie trzeba do tego przyzwyczaić. No ale myślę, że jest to metoda, którą warto spróbować. Klaudia napisała, o, bo pytaliśmy, dlaczego dziesiątka przy pracy home office, a teraz ósemka gdzieś tam mogłaby się pojawiać, czy siedem pewnie w pracy biurowej, to tak tylko zgaduję. Napisała, że jest bardziej skuteczna na home office. Okej. To teraz ja się zamykam na 30 sekund, biorę łyka wody, odpowietrzam płuca, a ciebie, Klaudio, poproszę, żebyś nam napisała, jak sądzisz, dlaczego akurat na home office jesteś bardziej efektywna? Skoro już masz świadomość tego, że pracujesz lepiej, szybciej, bardziej wydajnie, jak możesz oczywiście, podziel się z nami informacją, co takiego robisz, że właśnie tak jest. Masz to szczęście, że nikt cię nie rozprasza, tak? Że nikt ci nie przeszkadza. Okej, dobra. Czyli bardzo duży dom i sporo kotów.
i bliscy, którzy rozumieją i szanują Twoją przestrzeń. Bardzo mi się podoba. Nie wszyscy mają to szczęście, także polecam wtedy szukać w innych metodach tej własnej efektywności i samodyscypliny. A ja opowiem Wam jeszcze dzisiaj troszeczkę o tych 10 złotych zasadach. Chyba, że do tego, co mówiliśmy wcześniej, macie jakieś pytania teraz, ja sobie sprawdzę w trybie zadawania pytań, czy tutaj nam się coś pojawiło. Ale widzę, że na liście pytań nie mam nic. No to pewnie pojawią się w mailach. Pewnie pojawią się w mailach. Liczę na to, że pojawią się w mailach. Jeżeli nie, to pomyślę, że po prostu się zalogowaliście, a teraz sączycie kawkę i zamiast być tutaj razem z nami, gdzieś siedzicie, czytając dobrą lekturę na balkonie w ten słoneczny, acz mroźny dzień. Jeżeli nie ma pytań, będę na nie czekał w mailach. A teraz zachęcam Was, jesteście przed komputerami, żebyście rzucili sobie okiem na naszą stronę iNews. Ja za chwilkę podeślę Wam link. iNews to nasz cyfrowy tygodnik dla operatorów. Podeślę Wam na naszym czacie link. Ciach. Proszę uprzejmie. To jest link do publikacji nie tak dawnej dla zamkniętych. Co robić, żeby nie zwariować na home office? Oczywiście zachęcam Was do czytania naszego tygodnika regularnie i co tydzień, ale teraz kieruję Was typowo właśnie do tej konkretnej publikacji, ponieważ w niej wskazaliśmy te 10 złotych zasad wygodnego home office. Zasad, których przestrzeganie sprawia, że mamy tę higienę pracy, mamy tę swobodę i mamy tę możliwość przeniesienia biznesu do swojego domu i jednocześnie zachowania równowagi pomiędzy pracą a rodziną, no umówmy się, tak, a życiem. Pierwszy temat, pierwszy punkt, bardzo mocny, pilnuj godzin pracy. O tym mówiliśmy już wcześniej. Jeżeli w regularnym trybie pracujecie w konkretnych godzinach, pilnujecie tych godzin, one są święte i niech to działa, tak jak wspomniałem wcześniej, w dwie strony. Dbajcie również o to, żeby nie zakłócać życia prywatnego innym osobom. Pilnujcie godzin pracy swoich i swoich klientów i partnerów, dwie strony. Skupcie się na pracy. To jest nasz punkt drugi. Tutaj ładnie napisaliśmy, że praca w domu to duże wyzwanie i w skutecznym działaniu przeszkadzać mogą domowe obowiązki, przerwy i tak dalej. To nie jest kwestia tego, że my jesteśmy jakoś strasznie wrodzenie leniwi albo że czyhają pokusy na nas wszędzie, wokół. No. To jest normalne. To jest normalne, to jest po prostu wygoda. To jest fotel zamiast biurowego krzesła. To jest stół w jadalni zamiast biurka z szufladami. To wszystko powoduje, że gdzieś tam staramy się być podświadomie, nasz organizm, nasze ciało stara się być wygodne. Skupmy się jednak na tym, że jesteśmy w pracy, wykonajmy swoje zadania we wskazanych godzinach i potem wracajmy normalnie do życia. Starajmy się, dbajmy bardzo o to, żeby na home office obowiązki, przepraszam, służbowe, nie przenikały się z tym, co robimy w domu, bo tak naprawdę będziemy na koniec dnia cholernie zmęczeni i pozbawieni świadomości, czy to ja byłem w pracy, czy to ja miałem wolne. Nie do końca rozumiem. Punkt 3. Znajdź sobie pokój i znajdź sobie spokój. Tak, mówiliśmy o tym wcześniej, na samym początku, gdy mówiliśmy o budowaniu stanowiska pracy. Znajdźcie sobie swoją przestrzeń. Jeżeli jej nie macie, jeżeli do tej pory już pracujecie, powiedzmy drugi tydzień na home office, przepraszam, raz jesteście w kuchni, raz w salonie, raz na balkonie, koniec z tym. Wygospodarujcie sobie jedną konkretną przestrzeń, w której będziecie pracować i uświadomcie rodzinę, o tym też już mówiliśmy. Sporządź listę działań. Przy planowaniu. Każdy dzień rozpoczynamy od sporządzonej listy działań. Jeżeli macie możliwość zebrań z zespołem i tę listę możecie zweryfikować potem z tym, co się dzieje u pozostałych, no to bomba. Pilnujemy listy działań, wykonujemy zadania. Pamiętajcie o priorytetach. Pamiętajcie o jednym ważnym zadaniu dziennie. Nie wrzucajcie ich zbyt wiele na głowie, na swoją głowę, przepraszam. No i realizujcie po kolei. Zadbaj o komunikację, to już jest nasz raz, dwa, trzy, cztery, to już jest nasz piąty punkt. Mówiliśmy o komunikacji z zespołem i o komunikacji z naszymi klientami. Zadbajmy o to, żeby na home office ona się nie zamknęła, nie skończyła, nie przerodziła w taką formę, która będzie nam utrudniać pracę. Zazwyczaj możemy to rozwiązać innymi, nowymi, dostępnymi narzędziami, tak jak Robert w wypadku spotkań, możemy spróbować z kamerami. Pamiętajmy o mailach, po rozmowach telefonicznych, pamiętajmy o przyłożeniu dużego nacisku na komunikację z klientem biznesowym, bo to jest dobry moment na to. I tak przy okazji innego tematu, już przyszłościowo,
Tutaj padło hasło, że pamiętajmy o Facebooku również, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Powiem szerzej, pamiętajmy o naszej komunikacji sprzedażowej z klientem. Pamiętajmy, że jak wspomniałem w zajawce, świat się zatrzymał poniekąd, my nie musimy. Cały czas wykonujmy te działania, które pozwalały nam generować sprzedaż, które unosiły nasz biznes na powierzchni, a nawet wyżej, no bo od tego ta komunikacja z klientem tak naprawdę się zaczyna. Pilnujemy przerw. O tym nie mówiliśmy wcześniej. Wspomniałem o tym, że te przerwy gdzieś tam są, ale pilnujcie ich, bo one są tak samo święte jak wasz czas pracy. Odpoczynek dla głowy, dla ciała, odejdźcie od laptopa, zamknijcie go nawet, spójrzcie gdzieś w dal przez okno, zróbcie sobie kawę. Pamiętajcie tylko, żeby wrócić, bo to jednak dalej praca. Ale przerwy są, przerwy muszą być, przerwy są święte. Polecam, żeby w ciągu dnia zrobić takie dwie dłuższe przerwy, czy to na obiad przed telewizorem, czy no, na jakąkolwiek inną formę aktywności, ale te przerwy naprawdę powinny się pojawić, są niezbędne. W biurze zdarza się, że widzę, że ktoś siedzi 6 godzin wlepiony w komputer i tak naprawdę świetnie, super, że pracuje, ale no, przerwy pomagają. Pomagają odpocząć, pomagają być bardziej efektywnym i nie mówię już nic więcej, bo przecież wiadomo. Korzystamy z chmury. To jest tak ważne, że pojawiło się w tych naszych złotych zasadach, bo to bardzo mocno usprawnia komunikację. No to, że ułatwia wymianę plików, spoko. To, że porządkuje nasze pliki, nasz komputer, spoko. Ale przede wszystkim pozwala na łatwą komunikację, na łatwą wymianę dokumentów z nami, czy też z klientami biznesowymi. Także pamiętamy o chmurze. W kolejnym punkcie dbamy o aktywność fizyczną. Ja przybrałem 4 cm w pasie przez ten home office. Skończyły się regularne treningi, pozamykano siłownię. Wstajemy, jeżeli mieszkamy jeszcze na małej przestrzeni, a mamy zakaz wychodzenia do sklepu, nie wiem, bo pół osiedla jest objęte kwarantanną, no to tylko przemieszczamy się po tam 50 metrach kwadratowych, tak? Nasza aktywność fizyczna jest zerowa. Po 2 tygodniach bolą nas plecy, kark, gorzej widzimy, nie potrafimy się skupić, jesteśmy zmęczeni, źle śpimy. Aktywność fizyczna jest obowiązkowa. Publikowaliśmy jakiś czas temu na Facebooku trening Rafała Zimnika. Pozdrawiamy, Rafale. Korzystajcie z wszelkich form aktywności. Jak macie miejsce na rowerek stacjonarny, to to zróbcie. Jak nie, treningi online z różnymi trenerami są. Od jogi po ćwiczenia z hantlami, crossfit i tak dalej. Musi ta aktywność fizyczna być. Kto wie, jeżeli nikt z was wcześniej nie uprawiał regularnie, może się okazać, że się w tym zakochacie i wpisze się to na stałe w harmonogram waszego dnia czy tygodnia, nawet jak już wrócicie do regularnej pracy. Zostało nam coś jeszcze z tych złotych zasad? Myślę, że tak. I to nie jedna, a dwie tak naprawdę. Komfort psychiczny. Higiena pracy inaczej. To jest to, o co również powinniście zadbać. O tak jak napisaliśmy, tak jak wspomniałem już wcześniej, ten skraj łóżka, ten szlafrok, to trochę jestem w domu, trochę jestem w pracy, generuje bardzo duży bałagan w głowie tak naprawdę. No i koniec dnia zazwyczaj przynosi niezrealizowane zadania, taki ciężar odpowiedzialności na nas, no a potem to już tylko równia pochyła w lenistwo. Także pilnujemy rytuału dnia, on nam pozwoli na to, żeby zadbać o komfort psychiczny. Pilnujemy relacji z domem, ale oddzielamy jasno. Ja to będę powtarzał jak mantrę, może 20 i 30 razy dzisiaj, ale to jest jeden z kluczowych czynników. Nowe środowisko pracy to nowe możliwości i pozwala się skupić na zaniedbywanych dotąd zadaniach. To znajdziecie w naszej publikacji, więc może właśnie ten home office przy dobrym komforcie psychicznym i organizacji pracy będzie też szansą dla was na poszerzenie horyzontów, na poszukanie nowych dróg w waszym biznesie. I najważniejsze, last but not least, tak by należało powiedzieć, ostatnie, ale nie najmniej ważne, rozliczaj samego siebie. Wspomniałem, że na koniec powiem 2-3 słowa na temat raportowania. Narzędzia, za pomocą których będziecie badać swoją efektywność, no, pozwolą wam generować raporty ze swoich dziennych poczynań, ze swoich dziennych obowiązków. I ja wiem, że wiele osób patrzy na to tak, no dobra, bo chcemy się porównać z zespołem, bo szef potrzebuje raportów, ale tak naprawdę one pozwalają wam zrozumieć, gdzie tracicie czas, gdzie jesteście skuteczni, pozwalają wam lepiej planować wasze zadania w kolejnych dniach i pozwalają wam szybciej i efektywniej realizować. Przede wszystkim dzięki raportom możecie zwrócić uwagę na to, co idzie wam kiepsko. To tak jak ze słupkami sprzedaży. Jeżeli 1000 osób dostało maila, a tylko 3 coś ode mnie kupiły, to znaczy, że ja muszę do nich zadzwonić, prawda? Bo sama sprzedaż się nie pojawi. Więc jeżeli jestem w czymś wolny,
a w czymś innym szybki, to może te praktyki mógłbym przenieść na inne zadania i okaże się, że jestem w stanie lepiej, szybciej realizować. A zauważę to tylko i wyłącznie wtedy, gdy będę regularnie i konsekwentnie raportował swoją pracę, oczywiście swoim przełożonym, ale przede wszystkim sobie. A co po pracy? No to tego już wam nie będę opowiadał. Każdy z was ma swój pomysł, każdy z was ma swój plan zarówno na dzisiejsze popołudnie, jak i na pozostałe. Cieszę się, że pomimo tak, kolejnego opakowania Teokodinu udało mi się spędzić z wami ten czas bez zaplucia mikrofonu. Cieszę się, że byliście z nami tutaj dzisiaj. Dzięki za waszą aktywność. Fajnie, że trochę informacji tutaj na naszym czasie padło. Liczę na to, że będziemy się widzieć przy kolejnych webinarach. Liczę na to, że będziemy się widzieć, słyszeć w naszym tygodniku online, przez telefon, że będziemy mieli okazję o wielu innych ciekawych tematach również porozmawiać. Jak obiecałem, do kwadransa po naszym spotkaniu PDF z podsumowaniem, z tymi wszystkimi informacjami opisanymi w luźnej, acz konkretnej formie trafi na wasze skrzynki. Wasze adresy mailowe mamy, także nie ma żadnego problemu. Prosiłbym w odpowiedzi lub w mailu do mnie bezpośrednio, zaraz wam też tego maila tutaj zostawię, o przekazanie mi informacji na temat naszego dzisiejszego spotkania, ok? Co było dobrze, co wam się przyda, czego zabrakło, czy powinniśmy coś zmienić w naszej formule, może powinniśmy przemalować ścianę, może powinniśmy zmienić prowadzącego, może powinniśmy skupić się na tematach, których nie poruszyliśmy. Te informacje będą dla mnie bardzo cenne i pozwolą mi przygotować lepsze materiały na kolejne spotkania z wami. Jeżeli macie pytania, zapraszam. Jeżeli chcielibyście coś jeszcze dodać, również. To co? Łapki w górę. Trzymam za was wszystkich kciuki. Oczywiście życzę wam wszystkim zdrowia, dużo zdrowia i konsekwencji w tej pracy na home office. Pozdrawiamy, wszyscy pozdrówmy, pomachamy do Klaudii. Ona jest najlepsza na home office, jej się tam lepiej pracuje i jest bardzo efektywna. Życzę wam takiej skuteczności, takiej pogody ducha przy pracy w domu, jaką posiada Klaudia. Ja się z wami żegnam, nie lubię się żegnać, no ale niestety wszystko się kończy, nasze dzisiejsze spotkanie też. No dobra, kończę już. Do zobaczenia, dużo zdrowia i fajnego dnia. Na razie, dzięki.